cieszę, że jesteście tutaj na naszym kolejnym spotkaniu networkingowym z cyklu Creative Mornings. To są spotkania realizowane w ramach projektu Creative Cities, który ma na celu wsparcie branż kreatywnych z rejonu Trójmiasta, ale nie tylko. Mamy nadzieję, że coraz częściej będą się pojawiać tutaj osoby spoza Trójmiasta. I naszym takim pierwszym tematem przewodnim po wakacyjnej przerwie są startupy. Na podstawie pewnego procesu myślowego, zarówno ja, jak i mój wspólnik, doszliśmy do wniosku, że warto założyć nową firmę, że na bazie tego, co wiemy i czego się nauczymy za chwilę, być może właśnie zwiększymy prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. No i mam nadzieję, że być może jak spotkamy się za rok, za dwa, to wtedy już będę mógł powiedzieć o tym, że ten sukces odniósł. Jak się pracuje, to zawsze na koniec miesiąca dostaje się pensję i o tym należy nie zapominać. Startup to taka wiara, że się uda. Wszyscy myślą w ten sposób i zachęcam do tego, żeby tak myśleć i żeby się nie poddawać. Zajmuję się czymś, co nazywam twórczym przetwarzaniem informacji. Reprezentuję tutaj ANP, Fundację Akademickiej Kultury Przedsiębiorczości Business Link. Jestem psychologiem przedsiębiorczości i zarządzania, jak również trenerem. Dzisiaj reprezentuję markę Fotografia Biznesowa. Reprezentuję firmę Denis Systems. Reprezentuję firmę Eurocamp, branżę turystyczną. Ja zajmuję się zawodowo rozwojem klastrów. Reprezentuję własną firmę Automation and You. Reprezentuję swoje pierwsze dziecko, drugie już chyba widać. Moje pierwsze dziecko ma 4 lata, jestem firmą Personia. Firma Sea Garden. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją komputerów przemysłowych.